Czy emocje już tak powoli wygasają? Powoli tak, aczkolwiek wczoraj się działo. Tak jak widzieliśmy w materiale Macieja Barszczaka, słyszeliśmy te opinie ekspertów piłkarskich i była tam też wypowiedź José Mourinho. Ja dzisiaj oglądałam cały ten wywiad z Mourinho i on oczywiście powiedział, że jego zdaniem tam nie było karnego, ale że Anglia grała fantastycznie, że Anglia grała naprawdę dobry turniej i że zasłużyła na zwycięstwo. Dlatego tym bardziej szkoda, że tak naprawdę no to ta sytuacja przyćmiła ten super występ Anglików. No o tym awansie mówi się faktycznie niewiele. No właśnie, a mówi się w takim tonie, w tonie skandalu. Właśnie zobaczmy, kto go może zastąpić. Między innymi gdzieś tam w sieci mówi się, że Joachim Löw mógłby go zastąpić. Nie zaskoczyła ta informacja o Czerczesowie, ponieważ jeszcze kilka dni temu czytałam, że zostanie w reprezentacji Rosji bez względu na wynik. Dzisiaj w dzisiejszym Eurostory Jordan Pickford, no bo on wczoraj rekord 721 minut bez straty bramki pokonał. O minutę pobił rekord Gordona Banksa. I tak, gdyby wczorajsza bramka padła troszeczkę wcześniej, te kilka sekund wcześniej, to możliwe, że tego rekordu 721 minut z czystym kątem by nie było. Zobaczmy jego historię, poznajmy. Piłka z polsko-europejskiego podwórka. Pomyślna inauguracja sezonu piłkarzy Śląska Wrocław. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy wygrali piłkarze Śląska z estońskim Paide 2-1.